got my Gucci from Milano. But now I wanna go to one place. To nie widzieli chyba 30 lat. Koniec. Cześć, siano, witajcie z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam się, drogi widzów, w kolejnym vlogu na moim kanale i morda wam się pewnie cieszy, jak temu panu obok mnie, Bubek ze mną. Kolejny nasz vlogaz i no kurwa, on powinien być youtuberem, no nie ma co się ukrywać, taki content wymyślił, o, to teraz będzie widać dosyć dobrze, no na dwa talerzuję, mi się dzisiaj dzień cały dzień jebał sam, a ten, dobra, on potalerzuje, ale my sobie dwa przyjedziemy. Michałek z tyłu jedzie, też ufalandym. Pokazuję mu, że chłopaki no ponad 6 hektarów na godzinę samym jednym niufalandem robią. We dwójkę myślę, że w godzinę dyszkę zrobią, bo wiecie, ubrocia, nie ubrocia, to wszystko to troszeczkę na pewno zejdzie. Teraz lecimy sobie ścieżką i powiem ci, naprawdę widać, że ta talerzówka robi robotę. Ile to waży ze szóstkę sama? 4,5. No, ale ci powiem, robi wrażenie, nie? Jak ty tym jechałeś? Ja pierdziel, jakie to wysokie i szerokie, nie? Naprawdę jest kawał talerzówki. No i przy takiej suszy nawet, jak się czasami gdzieś trafi, no to wiesz, że nią na pewno zrobi, że nie szkoda talerzy trochę, wyjdzie. Nie? Ona nie wyjdzie nawet. Jeszcze w ogóle jestem w szoku z tych twoich tylnich, no, wału tego dociskanego, że ty możesz tego regulować i to wszystko. Wydawisz. No, mega zajebiście to wyglądało, w szoku jestem. Gdzie my jesteśmy? No gdzie my możemy być? No na Solcu jestem, a tam jest Kościół z tyłu, tam jest Michałek, za Michałkiem Sikora robi i Jorzym ty dzisiaj robił, ale teraz na razie wolne chwile sobie zrobiłem, wyjadę. No taka akcja to do chłopaków, no kurde, no muszę podjechać, no bo jakby inaczej. O, proszę bardzo. Ciekawe czy wysek w tym roku. No tak. Tu woda jakaś stoi zawsze ją, bo kurde, czekaj, gdzie na my... Na Solcu by wody nie było? Czekaj, gdzie my przejeżdżaliśmy wtedy z tamtego Poletka chyba? O Jezus Maria, zaczyna się awaria. Z tamtego Poletka z tyłu przejeżdżaliśmy chyba na to wtedy, co ty o tej dwójce mówiłeś. Dwójkę wrzucać spalnie, coś tam, coś takiego było. Tak, to tu woda właśnie stała, no to faktycznie to prawdopodobnie łot tego stawu. Ale powiem wam, zastanawiałem się, czy będzie widać różnicę pomiędzy waszymi talerzówkami i z runa, ani cholery, nie? No, nie znaczy ja mam na płytko ustawioną, nie? No, nie zwróciłem totalnie gdzieś tam jakiejś większej uwagi, żeby się czymś to różniło. Więc naprawdę mega zarobiście to wygląda. Co mu na GPS-ie, że taki zakład czy co? Tak. Ja, bo twoja szersza i on nie przestawił. Piwo odbieram. Ale kurde, co chwilę jakieś chmurzyska przychodzą i powiem wam, że naprawdę cieszę się, że nie wziąłem tego drona mini, bo naprawdę nie wiem, jakby sobie poradził w takim wieczy. No tak cholernie wieje, ja tak zmarznyłem na dworze, mówię, jedną baterię wyczerpałem, normalnie na jednej baterii mogę polatać 43 minuty chyba, ale to jest tylko coś takiego, że wiecie, załączasz sobie drona, podlatujesz sobie na daną wysokość i on na tej wysokości przez 47 minut by się utrzymał. Więc podczas latania, no to wiadomo, że to zżera. Tutaj od razu na start, gdy tylko wystartowałem, pokazało od razu 28 minut. Mówię, dobra, spoko, nie ma problemu, wiadomo, gdzieś tam parę ujęć taki było statyczny, no to ten czas sobie urósł. Ale w jednym momencie, jak tu za chłopakami gdzieś tam się zapędziłem pod ten las z tyłu, no to powiem wam, że kuźba było ciekawie, bo jak później tutaj zapierdzielałem, to mi nagle z 20 minut się 6 zrobiło. Bo jednak no ten wiatr niezły opór ustawiał, ale nie miał żadnych problemów. Mam nadzieję, że nie będzie widać drgań, tak szczerze, dopiero ten cały materiał będę sobie wszystko pewnie sprawdzał, jak będę w Bytowie. Bo teraz tak szczerze, jeszcze za dużo nie chcę sklejać tego wszystkiego. Na jednym monitorze ciężko się robi, tym bardziej, że ten monitor ma taką dziwną trochę jakość. Nie no, ale tak to robota to idzie. Czemu to jest niemiecki? Ciuchalan to jest. Co on tam ma? To jest... Grano system 4,5. O kurde, to jest Pottingera? Grano, polskie. A wygląda jak Pottingera ogólnie.
Tylko zamiast białego, jakby miało żółte, to potyger by był. Ale jakościowo to nie potyger. Aha, no to na pewno. Widać było po talerzu. Ale to jest specjalne łożysko, tam jest takie do łominięcia kamienia, żeby się nie urwało od razu, tylko żeby to się łominęło całe. No a tutaj za tobą, co my ciągle... Kiedy to kupiłeś? 2 lata temu? No tamtym roku. Tamtym. Rolex 4 metry. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to za firma. Zobaczyłem to pierwszy raz u mnie na podwórku. Aha, czy to było coś takiego, że pojechałeś na targi i cię namówili? Nie. Teoretycznie tak, bo ona była na targach, ale nie byłem na tych targach. Po prostu wziąłem, bo była na już. O. A, myślałem, że wiesz. A za mandalem trzeba było czekać do września, może do października. No i to nowo, no 220 tysięcy za 4-metrową talerzówkę, to tak trochę... O Jezus Maria, nie pytajcie więcej. Nie będzie awarii. No takie są ceny, no. To nie to, że ja sobie pojadę i kupię jak ze złomu talerzówkę za 3000 i ją co talerze zmienię i mam talerzówkę. To nie jest w ogóle ta robota. No tutaj nową kupiłem i trzeba było wał spawać, bo był nie do końca pospawany. Ale to tam. A to pewnie dlatego tak tanio. Dlatego tak tanio. No ale ponad połowę taniej, nie? No jo, to na pewno. Ja pierdzielę, nie. Ale naprawdę, no mówię, pierwszy raz się spotykam z tą talerzówką, możecie dać znać, czy wcześniej ją widzieliście, czy też nie? No kurde, firma Rolex. No, to ma, a skąd to jest w ogóle? Polskie. No dobra, ale ty gdzie ty pojechałeś po nią oglądać? Czy ty nie? Aha, czyli nie oglądałem. Ona po targach wracała i od razu powiedziałeś, że zostaje? Tak. No ale jak ty ją dorwałeś, kontakt i w ogóle? Znaczy, zjadłeś jak koło kurta, przez takiego koleżkę, po prostu chcieliśmy coś na już i powiedział, że jest taka na targach, stoi, tylko że no muszą ją przywieźć tak, no ty wiesz ją od razu do mnie. Aha. No i luk zarazie. Na zdjęciach zobaczyłem, mówię, dobra, pasuje. O, tak miała konkretnie. Być czwórka, miała być ciężka, no wał chciałem. Te 6 siłowników ci powiem robi wrażenie, nie? To nie jest kuźwa, że masz 1 i 2 siłowniczki, czy jeden, jak to czasami bywa i kuźwa później się godzinę składa. I jeszcze jest opcja, że ją sobie bierzesz, że odpinasz dyszel, tą ośkę z tyłu wyciągasz i zakładasz wał od razu do ten za talerzami. Możesz ją na podnoszoną zrobić. Ale wtedy no nie wiem jaki koń by musiał być, żeby to podnieść. No tak, to prawda. To akurat racja. Ja, Michałek, co tam zapędzili? On ma koni w tym Holandzie? 175 chyba. Znaczy to jest T6-175. Ale tam jest dobra impreza. Pewnie zostało mu nowe. Tam na pewno. Tam już trochę zdechło, ale to nic. Ale trumki to pobudzą te kunie na pewno. O, to tak. Jak idealnie odpoczuję, ale mam opisanie kabiny. A to nie zrobił 10 minut. Ale jebany trafił! Patrzcie, już nie trąbi, ogólnie trąbi, ale nie słychać. To jest kabina, 10 na 10. Chłopie, tam mu się szyby kurwa trzęsą, jak on trąbi u siebie. Już pewnie ogół. No ja pierdzielę. O! To wybita. A później. O, matka zobaczy, to pierdol znowu dostanie. Nie no, zarobista akcja. Jak przyga na vlogu, jak ja wyprzedziłem go, jak talerzówką. Aha, jak talerzówką, no. Nie no. Ale powiem ci, ten Newport w ogóle nie wygląda na takiego dużego. Tak do tej talerzówki, to tego... Czekaj, kierunek włączę. Ja. Żeby jaskółka, która się wyjebała przez przypadek. Właśnie ty tak latasz tylko mówię, żebyś ty... Żebyś ty jaskółki mu je trącił. Znaczy ogólnie chyba jaskółka to tam jaskółka, ale bardziej wieża co sobie. Nie bać się... to się ugrypę. Bardziej bym się bał, powiem wam szczerze, o czekaj, soku. Jo, porwał. No jest taki nabel. Palu chyba. Przedwczoraj? Nie, to było w tamtym tygodniu. Kury coś zaczęły ten i tylko patrzymy i chyba kurczaka zapierdzielił. Podleciał i zapierdzielił kurczaka normalnie, no. Chłopie, kury to jebały koncert taki, że z 2 godziny myślałem, że opują. My talerzówkę robimy, a one tak kokały, tak się przestraszyły. No ale wiesz, z drugiej strony człowiek przynajmniej wiedział, że coś się stało. Moja mama pozamykała kury i w ogóle. No i dzisiaj ja sobie talerzuję. Ja patrzę, a on, wiecie, tak mocno wiało, a on praktycznie tryb drona. Stoi w miejscu, skrzydłami macha nie może polecieć i tak wiecie, zaczął szybować i gdzie podwóch do wiatru trafił, no to go zwiało. Bardziej o to się boję, że faktycznie nieraz widziałem gdzieś tam filmik, tylko że bardziej z zagranicy, jak Soku czy tam ten większy, któryś tak porwał drona, nie? No. No jednak jest to kurwa, no te małe drony, wiesz, jakby to był większy jakiś dron, no to spoko. Może ale kurak zostawił i magniało kurą. Jak są te małe droniki, no to one są naprawdę maluteńkie. No. Jak ręka, więc no wiesz, do takiego Warła czy Bóg wie jakiego sokoła, no to jak najbardziej może szybko przypierniczy. Ale zajebisto ty zrobiła. No, ja tego 2 tygodnie wyglądam, dlatego moje włosy są tragiczne, jak ty przyjechałeś, to nie widziałeś u mnie? Pan co zrobił, kurwa? Co zrobił? Nie wiem, najebany. Ja pierdolę, chłopie u niego wyrzuca, nie? Z tej paczy, z tamtych talerzy.
Nie wiem, czy kojarzysz tego mema, jak dziewczyna ci napisała, że masz wolną chatę, a ty masz jeszcze 2 hektary do zorania. I oni tych pomnikami tam pierdalają. Co tak ziemię... Kiedy napisała, że jest sama w domu. To ja pierdolę. Zasnęł. Kurwa, dostał. O kurwa. Nawet nie podniósł. Poczekaj, mam to... Kurwa, jako mijo. Ja mam to zdjęcie, poczekajcie. Przed chwilą też w stawie robił. Czekaj. A, to by się spodziewał, że jak przez staw przejeżdża, to się zakopie. Tak, ja nie wiem, jakim cudem on upadł. Kurwa, nie mamy go jak wyciągnąć, bo tylko na niebieskie działa chyba. Z zielonym się nie wyciągnie. Ale może mamy kukurydzę nawet, ci powiem. Tutaj ta nieprzesiewana, ta jest gorsza. Ale tam dalej, jak zobaczysz, na kamerze nie będzie widać. Zobacz, jaka tam jest zielona. To jest przesiewana, siana 5 czerwca. Bo 8,5 hektara wydziobały mi żurawie najprawdopodobniej. No to bardzo dużo jest żurawie. No. I co? I teraz tak patrzę, że miał najważniejsze, że ta susza ominęła. Miała problem zejść, bo było sucho, ale teraz jak zeszła, mokre żniwa są. Kukurydza do tego właśnie 7-8. No zobacz tak po kolorze, bardzo... jak tam jest, no, widzisz? Widzę. Tak bardzo dużo wody nie potrzebuje, a ona właśnie później jak strzela do góry, to no, potrzebuje. I tutaj akurat mało, mokre żniwa jej, no, teraz pasuje. Tu jest już przejście powoli się. Tak, no i tutaj dosłownie tutaj za tym stawkiem, to. W tym miejscu jest przejście, nie? No i dotąd dosiewaliśmy praktycznie, to bagienko jeszcze dosiewaliśmy, bo wszystko było wydziobane, nie? O, praktycznie. Trochę pola przybierzemy. No to ogólnie, czekaj, jak to jest? Ty masz tu dzierżawę, tak? Nie, to wszystko moje, wszystko. Te wszystkie... Nie, poczekaj, to jest dzierżawą, dobra. Bo tam dalej mamy swoje, a to jest dzierżawa, ale od jednego gościa, także. Patrzymy, czanki się jak w Minecraftie załadowały przód do John Deere, kurwa, wpadł. Ty, trzeba było tu jebać jeszcze. No już takie zrobiłem i tutaj na całym... Woda dostała po... Nie, na całym poprzecieku miałem ten pesz. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Jedne zjebki od ojca i wystarczy. Już więcej tu nie wierzę, zapuszczono. O kurwa. No to kurde, faktycznie. I ty teraz praktycznie co rok zmianę robisz, czy nie? Kukurydza, pszenica. Znaczy tu akurat było kukurydza, pszenica po pszenicy. Aha. A tu jest zmiana taka, że kukurydza od 7 lat i pasuje. No, może być. No kukurydza użyć na glebę, a poza tym tutaj mam daleko, no to wiesz, no najłatwiej mi jest tutaj, wiesz, tą kukurydzę zasiać. No lepiej to byś miał tu rzepak. No właśnie, już 4 rok z rzędu próbujemy zasiać rzepak na solcu. Ej, tylko nigdy nie idzie, bo zawsze popada we wrześniu. No jest pizda. Bo ci powiem szczerze, że jak ty masz daleko do odwożenia, to rzepak by był najlepszą opcją tutaj, nie? Mimo wszystko. No właśnie nie do końca, bo mam przyczepy szczelności ziemniaczanej. No, ale nie wszystkie, czy pniany ją, nie mam. Nie, mam żadnej. Mam wszystkie takie, że helki są dobre do gnoju, no rzepak też się ty, da. No tylko... jakby Ignatie w gnoju wyjebał warstwa na to, że rzepak sypnął? No nie, potrzebnie ostatnio na vlogu to piankę urwałem, no, którą ja się... ci mogę kurwa oddać, bo mam trochę. Pszenica mi się sypała przez to. Jak tam, ale tam, no ty całą miotę już wykombajnowałeś w tym roku. Tak. Już masz po żniwach. Już po żniwach. W sobotę skończyliśmy, chłopaki ze wsi w tym samym dniu skończyli. No jak gdyby nie kombajn, że się ulega awarii, bo może tak powiedzieć, bo się nie to, że się rozpierdolił tak, że ten po prostu ulega małej awarii, się nie dało dalej kosić. To ci powiem szczerze, że... Nie ma zaleta, jak to jest... Pół dnia... prosto, jak od ligi. Straciłem na tym. Pół dnia żeśmy stracili na robocie i później drugie pół dnia, żeby wyjechać im. Więc prawdopodobnie też byśmy mogli do żydki już dawno robić. Gdyby nie to, ale liczę na to, pokazuję, że jutro jeszcze coś ma pokropić, ale czwartek, piątek, sobota, niedziela już mają przyjść ciepła, więc... Dobra, nagram o tego New Holanda. Niech ma. Ja zaraz... Mam nadzieję, że nie widać. Ty, za nisko kamera jest, to nie widzi. Spokojnie, mordo, ona widzi ponad to jeszcze. To moją uszczelkę fajną, nie dającą. Fajna. Trzeci rok. Ale ledowy pasek dojebany. Po 3 lata już się robię i mówię, kurwa, nie ma czasu nigdy. Tak sobie chłodniej tu wieje. No, bo tu wieje wiaterek. No. A tak to przestań, on wypchło pewnie. No tego wiesz, jak szlugi palę, to im pasuje, nie? Szlugi palę. Szlugi palę. Ale wiedza tutaj. Więc chodź. Rów idzie, nie? Więc rów, bo tutaj na środku jest bagienko. Tak, melioracja nasza. No dobre i to. Rowek wykopany 3 razy Unią przejechany. No. A wiesz, jak tu planowało? No, tu ładnie, około 6-7 ton. A na Rybnym za to, tam następny kawałek 3. O. Ale tam więcej perzu było niż... O kurwa. Tam znaczy perzu, mietły wszystkiego, bo tam coś nie zagrał obrysk. No, coś ale było spierdolone i... Ogólnie no tu masz taką mieszankę jak ja u siebie. I piosek się gdzieś znajdzie... Nie, tu nie ma piochu, to jest cały czas glina. No tutaj widać, że to ma taki kolor kurwa gliniasty. Myślałem, nie? Że tam pod samym stawem trafisz. Nie. Tu, ty masz glinę to i jest to czwórka? Czwórka i... Czwórka, glina? Czwórka B. No, czyli to samo co... Czwóreczki wszędzie. U mnie tam kawałek trójeczki się trafi, ale to nie dużo, no ale to też robię. W zamian za to mi się piochu trochę trafi gdzie indziej, nie?
Ale faktycznie. Powiem ci, ja u siebie gdzieś tam teraz talerzowałem, no to na normalnym spoko, ale na glinie było czuć normalnie już, że co to popadało wczoraj. No no tutaj też jest twarde, ja myślałem, że popadało, a te, no. że ładnie będzie, a naprawdę i Michałek ma ciężko i ja mam ciężko tym swoim. Nie, nie jest to tak, jakby się wydawało, niby ten weekend co przyszła ta burza, no coś tam dowaliło. Bóg wie ile, ale ja byłem w szoku, bo mówię, a napiszę do Krzysia, ile to spadło. On mówi, że w sobotę to tam mówi, nie, czekaj, w sobotę dobrze. W sobotę to on tam mówi z 10 litrów. Jebać miedzę, jebać sąsiada. Ty, no właśnie, a to mały kawałek kogoś był pola, bo ja tak właśnie... No ja to miałem w Dzierżawie 4 lata i teraz ostatnio, tydzień temu to rodzice kupili. Ile to jest? No nie! Morga ziemi, czyli 0,56 hektara razem ze stawem. Na staw odchodzi 10 arów. No bo ja tak kuźwa u siebie, jak to bajnowałem, no to z kombajnu wysoko, tak patrzę, jedna miedza, druga miedza, trzecia, mówię, o ja, o co tu chodzi, nie? I tak się właśnie mega zastanawiam. Co wy żeś to tutaj odwalili? Ja mówię, czy by słoma od kogoś, żeś tak pyle, ale później tak patrzę, twój ojciec to kosił. Nie, ona widać ścieżki, jak są odryskiwacze. I na namierze przechodziło. No zapytał się ten gościu, kiedyś w sklepie byłem, ten w Salcu, zapytał się mnie, czy... Chce ziemię? Te. To se weź. Na razie tam miałem to kupować od razu, ale coś tam musieli jakąś sprawę spadkową przeprowadzić, no i to się 4 lata tam toczyło. Ja wujka spytam, co z tymi burakami się chce sprzedać. By ich wziął po to akurat. No tak, akurat by miał stały staw tam, nie? Byś miał, no właśnie, bo czekaj, bo za stawem ty tam masz kukurydzę, nie? Tam tak. Jest ta twoja kukurydza. Tam jest moja kukurydza. Ja się wujka zapytam o te dwa kawałki, że nie chcę oddać. Kurwa, ale nierówno. Pierdolona miedza. Ale teraz złoto, ale nie wiem, czy się nie poprzypychała na środku. To właśnie chyba to. Bo tak ci powiem, trochę tej trawy było. O, ona tu ci powiem tak masywna, że to kuźwa nie widać. Tu mnie jak się przypcha, no to czuć ogólnie, bo ciumi nie daje rady. Znaczy teraz mam ją płyciutko puszczoną, bo chcę tylko, aby to pociąć, nie? No. Nie przypchałaś. Tak jak mi się wcześniej tam przypcha, no to mi podniosło talerzówkę, to już wtedy no czułem. No właśnie, ja tak się zastanawiałem, co robię, no czy tu jest dziura jakaś, czy coś może cofał. Proszę bardzo, kurwa. Także wał do twojej talerzówki jak najbardziej, musi być. Nie, bo będę coś trawą, no wiadomo, nie taki. Taki by był najlepszy. To by nie by ją trochę do tyłu przeważał chyba. Jo. O, a co to takie to? A nie wiem. Folia do belek. Tak, do belek, kurwa, folia. Czarne. Do słomy. Szybciej się zapoli. Fermentacja. ty, trochę przegnało te góry. O. Ty. I to jest, kurwa... Tu ma tak koniec zatężowania? Tak. A, 7 hektar zrobione. A skąd nie miałem, że tak będzie ubywać? Mówiłem, kurwa, że szybko zejdzie. Czekaj, może ja bym do Michałka poszedł. Bo nie będę miał kiedy. No dobra, to i. Dawaj to, kurwa, no kamerę. Dobra, żegnam. Wyjechaj się, widzowie. Dzień dobry! Dzień dobry bardzo! A muzyczka cicho gra. Mówi, idę, bo kurwa mówił, że 2 godziny będziemy talerzować, a tu już końcówka jest, a tu proszę bardzo. Pół solca chyba 2 godziny. Kurde, jak przestronnie w tej kabinie ci powiem. U niego to wszystko się gnietli, mam mu na kolanach, musiałem siedzieć. Ale cichuteńko, fajnie to chodzi. Najlepsze było ty, to jak kurwa ten, my cały czas mieliśmy szybę zamkniętą, nie? I w tym samym momencie kurwa jak my otwieraliśmy, to zaczęło być słychać trąbienie. Mówię, ale ty masz wygłuszoną kabinę, nic nie było wcześniej słychać. No i ten padem żeś trafił, nie? Ojeju. Ile masz na talerzóweczkę już? Drugi sezon. To tak jak kupuś. A ja kupiłem używaną, wiesz? W sumie się trafiła za pół ceny, takie jak nowa. No i bardzo dobrze. Dwuletnia. Ale robotę robi. No. Nie jest aż taka ciężka, więc ją to szybciutko leci. Właśnie latać, ona jest bardziej do szybkich prędkości. Tak, ona jest do szybkich prędkości właśnie. Nie, ona bardzo podobnie wygląda, jak ci powiem na początku, ja myślałem, że to Puttingera jest jakaś talerzówka. A to jest trochę właśnie, do Puttingera i może brakować. No ja, to na pewno. Patrząc po tym talerzu, to na pewno. Kurwa, czwarty w tym sezonie. No a nieważne tam, kto by to liczył. Ale to trochę robi. Kurde, nie no mega zająbiście to wygląda, nie? Ja jestem tak zadowolony, że dzisiaj taka piękna akcja tutaj wyszła. Jeszcze wujek co akurat przy okazji w tle jeździ, ja tak się tym dronem podnoszę, lecę, ja mówię, ja pierdolę, trzeci ciągnik. Bo akurat byś się tu, a on był w samym rogu. A tam 8 jeszcze robi. Gdzie? Wasiek, ten kawałek dalej. Było widać, to leżyło. Cholera, bym wiedział, to bym podleciał zobaczyć. No, ta 8 to tutaj robi wrażenie. Ale on tutaj, ci powiem, nie ma więcej tej talerzówki, w sensie szerokościowo. Jak tam 6. jest 8 metrów, albo 6 to jest max. No? 6, on ma 6. No, tylko że ona jest ciężka chyba jakaś. Kurna, ona 7 ton pewnie. Jak on ją, pamiętam to było ze 4 lata temu. Poczekaj, bo teraz jest kukurydza, rok temu była kukurydza. Ze 3 lata na pewno ją ma. No, to ze 3 lata temu to tak było.
My tak w chałupie siedzimy, a to tak sucho było, strasznie sucho było, nikt praktycznie... W talerze by nie było słychać. My kurwa tak w domu siedzimy, się tak buczy coś, trzęsie się normalnie, wiesz, jak dotknąć blatu, nie? To tak się trzęsło, mówię, co jest? I ja wychodzę na balkon i tak tylko słucham, te ósemka kurwa zapierdziela z tą talerzową, ale to wiecie, tam u mnie jest glina, a po glinie to się tak ciągnie, to wszystko, że to masakra, nie? Nie. Co to, on miedzę czwarty raz jedzie, czy co? A ty mijaka zrobiłeś? No nie, bo to po skosie idzie. A, bo ty na GPS-ie to dlatego. No, przyjemno. A będzie ta równo jechać, o, można. O, kurwa, mundry. Ja, mundre to kurwa, mundre. Nie no, taka praca to luksus. Chyba się przeprowadzam na Solec z powrotem. Teraz tu młode chcą robić, ogarniać wszystko, to ja się chcę przyjrzeć, no. I co, kurwa? Ja teraz muzykę muszę włączyć. Podniosę mu, zaraz zobaczymy, kto będzie pierwszy. No, zaraz talerze pogubi, bo on tak tym szybko nie może jechać. A ile tym najszybciej latałeś? 20. A to ładnie. I ona wtedy robi. 18-20. Po rzepaczku pewnie fajnie to idzie. No. Jak to no, tak po rzepaku muszę głębiej robić, bo dużo zostaje właśnie. Aha. Tych takich rzepakowych. Ale nie, ona najlepiej robi jak się pędzi. To jest lżejsza, Kuby nie popędzi. No nie, nie, nie. No ale tamtym to sobie jedziesz kuźwa nawet jaką byś nie miał pogodę. Ale powiem ci, jest sucho. Myślałem, że to trochę lepiej spadało, a to jest tak sucho, że ja pierdzielę. Niby te 20 coś litrów, ale no... U ciebie też taką pompę dało w niedzielę? Nie, nie było mnie wtedy, wiesz? Nie było mnie w domu wtedy. To my na Zakrzewie się stowaliśmy na Orlenie. A, mogłem wiedzieć, gdzie was szukać, no. A gdzie? Lożynki. No i no właśnie, bo skończyłeś też, nie? Ja skończyłem. No kurwa, to tylko ja nie skończyłem. 8 pokosów mi zostało słomy. Oj, tam słoma to wie. A u mnie czekaj. A to mam mniej do prasowania, mam 6 jeszcze pokosów słomy do sprasowania. Nie, bo to była kurna głupia akcja z Kubą. Opowiadam ci? Nie. To kurna. Godzina 22, Kubie się zachciało, jedziemy prasować. No to nie, to jest tak, wiesz, na Dąbrówce tam co dalej no. Mam. To jedziemy, no kurna. Siedliśmy. Kubie się już nie chciało wilgotności sprawdzać. Prasujemy, super idzie, super idzie. Bo kiedy? W sobotę? W piątek, tak jak my do późna żeśmy robili. Ten dzień. O. No i mówimy, dobra, robimy. Zrobił 80 perek. Specjalnie zwiększył zbicie, takie, że są dobite. Chłopie, te moje to jest takie, że widły nie mogłem bić. Ale to przez to, że one były jeszcze wilgotne, to tam lepiej się dobijały te belki. Ale no kurna, tam było już późna godzina. No pierwszej chyba coś. No, ale my wychodzimy. Bierze ten wilgotnościomierz, ten ma taką sztycę. A jak powinno być do 15, to było 25, 20. O kurde. A tam pik. Kurna. Podniósł podwieracz, pojechał do domu. 8 pokosów zostało. No nie. Ale się baliśmy, wiesz, nawet te belki baliśmy się zwieźć do hali, no, czy gdzieś, no. Bo mogłyby się zapalić. Tak, zapaliśmy się, no. No zaczęłoby się grzać i... My też właśnie, żeśmy te ostatnie, takie ostatnie, które były, to żeśmy sobie też odpuścili i żeśmy je dali tak na razie luzem rozrzucili po stodole. No, a to... je poukładamy dopiero jak będziemy mieli to pracować, nie? No niebezpieczne. Co no. Nie patrz. No już któregoś roku żeśmy też rozwijali wszystko, bo masakra. Znowu podejmie jedzie ciągnie. No ale przynajmniej zrobił na ty. Chłorać nie trzeba. Co, zostajesz z nami dalej? Co, w sensie nie, ja chyba lecę tu, bo ja muszę u siebie porobić. Biorę się za ten rów do kopania, żeby kuźwa w końcu... Wpadniem raz, dwa to... Tak. Jak na razie to ty, ja już porobiłem u siebie wszystko co miałem, zostawiłem tak, tam gdzie pokosy, to zostawiłem, z 1,5 hektara gdzieś mieszanki zostało i no. Jeden przyjazd pszenicy. Bo już... do cięcia? No. No to jest to, że kurwa to wiosenne było i je widzisz, pamiętasz wtedy co mierzyliśmy? Późne. Ono miało najpóźniej, bo ono miało 16 czy 17 wtedy, to my chcieli mnie na sam koniec zostawić, a powiem ci, gdyby było na co sypać wtedy, to pewnie trzeba, byśmy do czwartej byśmy cieli pewnie rano, nie? A już te rano, niby nadają od czwartku do poniedziałku upały znowu, więc może się to zrobi. No byle ten, no nie porosło. No. Kurde, myślę, jak to Kuba mówi, lepiej mokre mieć w silosie niż porośnięte w kłosie. No to mówię, to jest przewodnik tych żniw w tym roku, nie? Ale powiem ci, myślałem, że będzie widać różnicę pomiędzy należukami, ale nie cholery, z drona idealnie, nie? Wszystko, pęknie bajka było. Nie powiedziałbym. Teraz jak do mnie pojedziemy, to takie mega burzyste pole. Jo? No, takie będzie góra. A, to ty będziesz zapierdala, Kuba będzie z tą. Nie, ja też nie pływanie. Dobra, starczy, więcej nie będę tu robił.
nie jestem u siebie, bo będę tak dobrze robił. On musi i tak jechać i wrócić. O. Więc luksus. Ładnie, ładnie. Elegancko haj. O. Oleju braknie zaraz do złożenia. O kurde, widać, że prasowane. Dwa bułki kiełbasa. Ja pierdziele, jak to się składa. Widać, że to jest ciężar, nie? Szok. Nie do wyjazania, jakaś nutka nadziei. Ostry cień mgły. No tutaj nie mogę opuścić, jak jest na wolnym. O, nie no, tutaj to. To robi największą robotę chyba. Że to pole tak wygląda, nie inaczej. No muszę coś pomyśleć u siebie nad wałem, ale też nie może być za ciężkie, bo już szypek to nie do rady, nie? Nie ma raju. Chyba tak to może robić. Ty, no nawet nie, bo 22 minuty mam vloga w kabinie. No i 20 minut latania. 7 hektarów. No. 6,5 może. To chłopie. Ty nie umierasz. No. Ile, poczekaj, ile masz na rybnym? Za 4? No 3 piwa, nie? No to wincy trochę. No 4 hektary, ty, no to... 25 minut. Ale w dwóch kawałkach tam jest, pierdolenie będzie. 25 minut, no i później... Ile jest? Ze 4 razy. Ty, chyba jadę z wami. Dawaj na te góry. Tam puszczę. A gdzie ty to będziesz? Jo? Dobra, zobaczymy za. Moja, twoja dzisiaj się ruje. Żartowałem. Chwała tobie, panie. O, ale by tu iskry się teraz. Ducze. Oj. Ładaj ty. Ciekawe, jakie pH przyjdę, podniesę. U ciebie se rozsypie się na górze. pH cegła. Igła. Igła to była. Na chuj się nie zmieściłeś. O Jezu, co? No, to sobie dronem ponagrywałem. O chuj. A to cały czas to sama rura. No właśnie nie chyba. O, przeszła na Płock tam. A, dwa? No, tu idzie następne. No niestety, przepraszam. Przepraszam, że tak chujowo wioska tutaj jest. Ale słoneczniku. Mordo, kiedy słonecz chciejesz? Po co? Nie wiem. Przez tego słomy nie ma. A no jo, lepiej miotle. No. Pszenica na słomę, cepak na poplą, a indyki na gruź. I chuj. To samo co wtedy. Tu jak w Minecraftie czanki się nie załadowały i droga się nie załadowała. Niestety asfaltu zabrakło nagle. O chuj. Tak, nie lubię do krzyka tędy jeździć, bo w Leonie się wszystko pourywać chce. No tak, bo ten coś skaczyli. Mogłeś ten talerzówkę rozłożyć, by to wyporsowało, chociaż wow. Mały by dogniótł. Luks by było. A to drugi raz się. To już nie wiem, to jest jakiś słaby internet chyba, czy coś się nie ładuje droga, nie? Właśnie tak jakoś dziwnie. Michał mówi, chodź ta, zabiorę woz na Mokszyn. No i przyjechali. No jest, kuźwa, masakra, tam to jest, nie tego, najgorsze jest to, że te kamery nie oddają tego. Ale powiem wam, masakra, chciałem polatać, ale muszę mu kupić to lotnisko, bo kurde, z takich, teraz jak są prace pożniwne, to wiecie, nie ma gdzie wylądować i w ogóle tutaj jakby była jeszcze taka droga bez trawy, to spoko. A tak to oprócz lądowania na dachu, to nie ma nic równego terenu tutaj, żeby można było sobie spokojnie gdzieś tego drona postawić, więc muszę kupić sobie po prostu, wiecie, tą matę ala lotniskową i wtedy ją sobie rozkładać, gdzie tylko chcesz, więc ani ci się nie kurzy, ani nic, bo teraz lądowałem na Kuby Polu, na drodze, to kuźwa był taki tuman, a on jak ląduje, to on nie to, że ci od razu wyląduje, tylko on tak po kilka centymetrów powoli schodzi, nie, żeby wiesz, miałem mieć kontrolę nad tym wszystkim, ale zresztą powiem wam, tu tak mocno wieje i tyle tu tych drzew jest. Jak się zna swoje pola, to spoko, bo jak robisz fajne ujęcie, to się tak na tym skupiasz, że nie ogarniasz, co jest za tobą czasami, nie? Więc nawet może i lepiej. Z drona coś tam mamy połapane. Chciałem właśnie zacząć nagrywać więcej vlogów, po prostu takich, wiecie, żeby sobie pogadać, niż więcej pod muzykę, bo najczęściej jest tak, że ja się jaram, bo sobie nagram pod muzę coś, no, tylko że później 3 miesiące to sklejam, albo mi się tego nie chce sklejać, bo muzyki nie mogę znaleźć, więc to jest właśnie to, że kurde, będę z tego starał się wychodzić i nie wiem, czy, zobaczę. Twoją muzykę. Tak, to też, ale nie wiem, czy nie zacznę robić czegoś takiego, że na przykład tak jak sobie teraz my gadamy,
to w tym momencie, wiesz, jak nic się nie dzieje, słychać tylko nas, sobie jedziemy prostą, to wtedy ujęcia z drona na przykład podłożyć, nie? O. Też spoko pomysł na robienie vlogów bez tej muzyki, nie? Ale nie za dużo gadasz. Gdzie może. No nie, ale wiesz, to nie chodzi o to, my może być nas fajnie słychać w tle i wszystko, ale bo i tak z drona nie masz dźwięku, nie wiem, no co tak, tego tak. Nie zrobisz. No to albo robisz pod muzykę, albo podkładasz to pod ujęcia takie jak tutaj, nie? A w kółko, kurwa, my z dziadkiem orali 15 lat temu. O kurwa. Talerze się gną. Ja pierdziele. No powiem wam, że ciężko się siedzi. Jakbym cię za paprocha złapał, to przepraszam. Bo bym mógł przez przypadek biegi nie zmieniać, ale nie, nieważne co kto to pytał. Automat. Automat. Ale nie no, ja pierdziele. Tu jest naprawdę, no, to jest, można powiedzieć, spoko, że mokrzyn, bo dużo takich właśnie kawałków jest, że tak ten teren wybujały. Jest i właśnie, może górki, nie górki, ale te skosy są najgorsze, bo tam pod górkę to się podjedzie, najgorzej to... Oho, wyży dej! O cholera. Kurwa, jaka górka, ja pierdygam. O, ładnie się kopał. Ja teraz muszę się tam skoczyć. Dej mu. A ja mam cięższą. 15 biegów w dół. Oj, ja jedno kurde. Nie, za. Co ja bym ją głębiej puścił? Pewnie to ta. Dupa, nie podjechałbym. Kurde, chyba na takim polu nie robisz jeszcze. Tak. No, masz kurwa. To właśnie tu... Michał powiedział, że stąd słomy nie bierzemy, tylko stąd słomę będzie ciął, bo nie chcę zbierać belek. No ci powiem szczerze, ciężko, bo nawet... O ja pierd... Jakbyś nie podjechał, to ciężko by belkę tu wyrzucić, żeby ona nie leciała nigdzie. Bo i z jedną stronę jest cały czas skos. Ja pierdykam. No, także mordo, zapraszam na mokrzyn. Tam jest cały czas tak. To jak w dół, pa, jak bym nie była. Właśnie byłem u was na mokrzynie, bardzo mi się to podobało. Wiesz, inaczej jest jak... ja ze stali. I wiesz, inaczej jest jak sobie patrzysz na pola. Nie, to tam czasami spoko, ale no. Jak jedziesz i kurwa, ty ciągnik się trzymasz, kurwa, odpierasz się od tego, bo by cię wywaliło, no to jest masakra, nie? Przy orkach na niektórych skłonach to siedzisz tak. Trzymasz gaz i blokadę. I ty i siedzisz sobie tylko bokiem, kierownica tak wiesz, cały czas kontruje, żeby to, daj Boże, a najgorzej, jakby cię na górce, byś nie mógł podjechać i byś puk musiał wyciągnąć, to już jest tragedia, nie? Bo tak to jeszcze cię puk trzyma na tych skłonach. Ale jak gdzieś czasami kuźwa było tak, że pioch trafiłeś i tam wiadomo, w piochu to aż grzęzło i musiałeś jak do góry, to tak do dupy trzymało, że masakra, u nas piochów akurat jest bardzo dużo. Kurwa, ty to tą talerzówką to w tej i we w te nawet nie podnosi. Ja wczoraj nie podnosiłem, to talerzówka pękła. Kurwa, u mnie z Pawów poszło z 5, a na taki to nie wiem, z 10 by trzeba było chyba. Kurwa, pole zajebiste. Kozak. No boksy, kurwa. No, a i żałuję, że nie wziąłem normalnie tej. Chyba zaraz pójdę trochę, stanę sobie i po prostu złapię albo z telefonu, o. O, ja pierdzielę, no teraz to fajnie. Fajnie by ci wygodniej chyba by ci było na zewnątrz. Jest tutaj jak na szybę lecisz, to spoko, nie? No. No i teraz co pomyśl, że tak oraz, nie? Bo fajnie. Najczęściej tak wychodzi, zarobiście jest. Wody zupełnie, no. Wiesz, no nie nudzi się, na Solcu to jedziesz w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Znaczy, no tam też się nie nudzisz, no bo cały czas glina, też tam coś się dzieje. No, ale to... Przy ale takich terenach, no to masz, chłopie... Wiesz, tu też w głowie musisz mieć każde pole, jak zajechać, co zrobić, no. Gdzie, co, jak, to jest całkiem inaczej, lata, nie? Ja przez pierwszy rok to dobrze, że gdzieś sobie tak pojeździłem po niektórych polach z chłopakami i popatrzyłem, później dopiero pierwszy rok taki przyzwyczaiłem, a rok później to już wszystko wiedziałem, nie? Gdzie jechać lepiej czwórką wyrobić, gdzie się wpychać, gdzie się nie wpychać, nie? Aha. Bo jednak tamte na kole, no to jeszcze lepiej się trzymają, niż bo w czwórce masz podnoszony, nie? Zawieszany. No, więc to jest też całkiem inaczej. No, ale ładna robota, chłopaki. No to dzisiaj chyba 15 raz będzie kurwa padać. Tak to idzie. Żniwa. Nie no. Ciekawe czy będzie dopłata jakaś na to. Tak, zasłyszone. 200 plus kurwa, od złej pogody. Mają wprowadzić chyba. O, podniósł. Jebany. Ma podnoszenie, nie myślałem, że już nie. Bo jak z pola zjeżdżali, to nie podniósł. Bężem wziął. Jebaniutki. O, ciekawe. No to więcej trochę pierdzielenia jest, to wiadomo. No, ale we dwóch to i ale to we dwóch to jest chwila moment, nie? Zajebiste robota, kurde. Nie no, za rok mówię. Trzeba powiedzieć, dwa dni wcześniej bym przyjechał ci na talerzową, żeby nadrobić akurat ten taki kawałek, co wy zrobiliście i później byś tam padli na 10 minut do mnie akurat. I poprawili. Tak, i poprawili najwyżej po mnie. No jedź, kurwa, nie będziemy hamować tam. Dawaj tam.
Mogłem wypuścić, żeby szybciej podjechał. Proszę bardzo. Podniósł. O, i tak powinni talerzować. Tak to idzie luksus. Tak to luksus idzie. Hej, Bol. Błysło się, czy mi się wydawało? Bo światło mi chyba mrygnęło. Ale kurde. Ja pierdolę. Ty pana ludzie. Chłop, jaka oszczędność. Jaka oszczędność. Kurwa. Że tego nie widziałem, muszę chłopakom mokrze nie powiedzieć. Pod górkę jak na pusto podjeżdżałem, a z górki jadłaby na luzie. Pługiem opuszczonym. Opuszczonym wtedy. Nie, no pługu niestety tak nie zrobi. Ale z innym prazem to jak najbardziej. Można, jak najbardziej. Nawet trzeba. Stary. O, zmieniłem se na widę, więc nie będzie aż tak super wide, żeby było tak szerokokątna. Tylko troszkę mniej. Nie no, jest taki teren, że szok, nie? No kamera nie oddaje tego, no nie oddaje. Ale bokiem będzie zaraz New Holland szedł, nie? O, tak jest gdzieś pion mniej więcej. Myślałem, że tu się będzie pakował. Jak to zimno, no! Proszę we mnie nie wjeżdżać. Mokrzyn 2059. Jak było? Podniósł talerzówkę, to poszedł. O ja pier. Dobrze młody. Luks robota. Bokiem, bokiem! Ale to robi, nie? Chyba za kiedyś zrobię talerzówkę dwumetrową, ale też tak, żeby była konkretnie odwaluna, bo to masakra. Pizgawica, nie? Dobrze, że nie wyleciałem tym dronem, bo więcej bym się narozkładał, naogarniał, niż bym nagrał, bo tu już pada znowu dziadostwo. No ale tu szkoda, że tylko te kamery tak nie oddają, nie? Znaczy nie. Jeszcze z telefonu to jeszcze spoko, ale GoPro nigdy nie odda. Jak GoPro łapałem, to jak na ziemi stanąłem, mówię, dobra, tak jest pion, no to coś tam było widać, nie? Ale spoko, fajnie, że tutaj w tych naszych okolicach też są takie jeszcze pola, nie? Tego nikt nie chciał obrabiać zbytnio nawet. No się, ty, powiem ci, nie ma to się co dziwić, bo... To był, to był ugorek. Weź to 30 60 kary, to kurwa spróbuj zrobić na tych skosach. Wiadomo, ludzie robią, nie? Ale... No jest, ale i tak, on napryskać czy coś to... No, to jest... To też nigdy nie orane prawie było, bo to obrócić pług też na tej górze, to... No, to jest... Dlatego też u nas czy nie były takie, a nie inne pługi, nie? No, obrotówki to był... Trzeba było naprawdę dobre miejsce sobie znaleźć, żeby się obrócić. No teraz to pięknie. O, jak petrochemię stąd zarąbiście widać. A. O cholera, jest lepiej niż u mnie. Wiotrok kręci. Tak. Kurde, aż żałuję, że wtedy nie było czasu, jak wypasowaliście tam koło tego, koło wiatraka. No. O Jezu, tam z drona. Jestem właśnie ciekawy, jak na daleko ten, jak blisko dron może takiego wiatraka podlecieć.
A wiesz, jak się bawiłem swoim, to się zawsze, kurna, chcę przelecieć między śmigłami. No, przecież ja tak to bym nie chciał. Znajdę moment, bo mam ubezpieczenie, no. Znajdę moment i przelecę. No, proszę bardzo. Wtedy podesłać dla mnie materiał. Jakiego masz? Mavica 1. Mini, przepraszam. No. Pierwszym generacji. Spoko. Ja się mega zastanawiałem, ale jak to takich agronagrywek polecili właśnie tego i no jestem zadowolony, bo w takim wietrze. Ale to jest zoom czy nie? Tak, zoom. Nie, znaczy nie, ten nie jest bez zooma, to jest Flymore Combo, to jest 2S, AIF 2S. Chciałem tego zoom, ale nie mieli go akurat, a ja mówię, nie no, ja chcę go na żniwa, nie? Więc mówię, dobra, trudno, biorę takiego. Gdzie kupiłeś? Ja z X-Comu. O, cię godź. Mayday. Czego by jebało? Błędy wywaliło. Czego by jebało? Zastrzekam. Ole bociunów. Jasne. Trzy akurat. Dawaj na piwo je. Koniec. Nie ma co. Wielka chwila. Dawaj z bocianami na piwo. Coś za bardzo gestykuluje, jakby miał być koniec. Co ty człowieku chcesz ode mnie? Coś co poprawić jeszcze pewnie. Coś będzie godo. Jedną się! Tyle ku. Dobra. Dobrze, że nie pada. Po co? To patera. A miniaturkę może byśmy zrobili. Dobra, najpierw zrobimy podjazd. Jaki podjazd? Pod tą górę, bo tu też może być ciekawy. O, miniaturkę zaraz. Byśmy się nie... Cykli, kurwa. No, proszę się pocałować tu. Ten jak głęboko robi, kurwa. Wszystkie klipsy ma otwarte. Specjalnie dla siebie. Tak. Ja mu specjalnie jak najpłycej robiłem. Jak powiemy jak ten, na niektórych miejscach to my zero zużycia paliwa mieliśmy, bo żeśmy na luzie jechali z górki. No. A no ta, bo tu je może jeszcze do zrobienia. Będzie stał i będzie się śmiał. Ojdzie. Będzie wyciągać. Będzie mi się targać. Ile to jest? A? Nie ma nawet pewnie. 2,40. Oż ty kur... Chyba jest 2,40. Znaczy nie wiadomo, dokąd są te użytki i tak dalej. Pewnie to wszystko za krzakami jeszcze twoje, ale mnie kusi jeszcze to wziąć. No właśnie o tym też mówiłem, że kurde, to już byś miał od razu luksus, nie? Ty, no a tam ładnie idzie, tylko że w drugą stronę bym musiał to uprawiać tam, bo to w dół sam idzie. Sucho. Dawno nie padało, wiesz? No nie widzę właśnie. To jest kujnie też. Kamerzysta się znalazł. O, ale miniaturka, spoko. Spadaj. Trąbki fajne, to jestem z nich dumny, ja pierdzielę. Jeszcze mam obrysówki pokupywane wokół dachu. Ten biały, pomarańczowy i czerwony. O! Ale nie było kiedy. Luks ten. Ale bedo. Luks? Wiocha tańczy i śpiewa. Zapraszam serdecznie. Kur... Ile bociunów? 6, 7. Kurde, nawet nie patrzyłem je czasu, ale to było mi więcej pierdzielenia. Nie, tu dłużej zeszło. Ty tu nie pogoniliśmy. No i tak, chyba moment. Kur. No ten się ustawia do miniaturki chyba. Dobra, cyknie ładnie. Bez napędu. A, co ty? Dupa. Nie do podrobienia. Ale długo on spada, jak i tak na tyle silowniku, myślałem, że szybciej to idzie. No ale nie, bo on coś ma z zamkami nie tak, mówię. U niego coś tam, jak to się ustawić? Dobra, my kończymy tego vloga. Na razie, się wtedy trzymaj, ta, siema. Nera.